Witam. Dzisiaj Państwu przedstawiamy koreańskie autko Kia Shuma 2000 roku. W aucie jest zamontowany silniczek 1.8, 111-konny. Jest dosyć stara konstrukcja, więc paliwożerna. Tutaj spalanie benzyny w tym aucie wynosi około 13 litrów, więc koszt przejechania 1000 km to jest około 540 zł, więc bardzo, bardzo dużo. Do tego została zamontowana instalacja BRC Sequent 2411, włoski zestawik kompletny z 2-letnią gwarancją bez żadnych limitów kilometrów na wszystkie podzespoły. I tak, tutaj na pierwszym planie mamy wtryskiwacze gazowe, BRC oczywiście, pomarańczowe, filtr fazy lotnej, tutaj mamy komputerek i tutaj z drugiej strony mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej. Autko spala przy spalaniu benzynki około 13 litrów, spala adekwatnie 15 litrów gazu, więc przejechanie dystansu 1000 km na gazie to jest około 240 zł, czyli oszczędzamy na każdym 1000 300 zł. Przejdźmy dalej. Przełącznik mamy zamontowany z lewej strony. Tak jak widzimy. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy dokręcany wlewik. I zbiorniczek. Oczywiście w miejsce koła zapasowego. Tutaj do tego tyłu, że to jest auto miejskie, więc ma nieduże koło. Tutaj 14-calowe koło, więc nie mamy za specjalnie miejsca na duży zbiorniczek. Mieści się tylko i wyłącznie 42-litrowy. Taki 42-litrowy zbiornik jest w 80% napełniany, czyli daje to nam 34 litry gazu i zasięg około 230 km. Do każdego montażu dostają klienci oczywiście pokrowiec na koło. I tak, pomówmy jeszcze o cenie. Koszt zamontowania takiej instalacji w tym aucie to jest 2900 zł i zwrot nastąpi po około 9600 km. Zapraszamy na następne odcinki i zapraszamy na montaż LPG do Energy Gas Polska.